Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Spyro 3 Year of the Dragon. W poprzednim odcinku pokonaliśmy złą i okrutną czarodziejkę, dzięki czemu na zapomnianych światach zapanował pokój, ład i harmonia. A także uratowaliśmy dzięki temu wszystkie te małe smoczki, które zdążyliśmy do tej pory uratować. Ile ich już mamy? 122. Tak, i w tym odcinku czeka nas coś bardzo ciekawego, dlatego postanowiłem, że ten odcinek będzie... Dlatego postanowiłem, że to coś ciekawego będzie miało swój własny odcinek. Trochę mi się ten język plącze, ale... Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Cóż, będzie troszeczkę krótki odcinek, ale jest tego wart, żeby to miało swój własny odcinek. Tak, ponieważ tu na moście mamy znajomą postać. Kto to jest? Wszyscy wiemy, kto to jest. To jest Moneybax. Co on tutaj robi? Co ona chce przekazać? Don't worry, Spyro, I won't be needing any more of your money. A to ciekawe. Don't look so surprised. I found one of the dragon eggs and I'm going to sell it for a fortune back in Avalar. Że co? Uh-oh. Why are you looking at me like that? I've got to be going now. Toodles. O nie, oddawaj to jajko. Ty gnoje, ja ci tam sprzedawać smoczy jaja za marne grosze. O nie, to jest niewybaczalne. Ten grubas nie masz prawa tutaj być w ogóle. To ja się staram, żeby wszystkie smoki miały swój własny, wróciły do własnego domu. A ty ukradasz jedno jajko i je sprzedajesz? O nie. Oś tutaj. Ty grubasie jeden. Nie zasłużyłeś, żeby żyć. W ogóle idź stąd. Uciekaj. I oddała jajko. Ale to jest najlepszy moment w całej grze. Gonimy Moneybaxa, może by dosłownie wbić się rogami w jego tłusty tyłek, podpalić jego tłusty tyłek. On przy okazji oddaje całą kasę. I to jest po prostu moim zdaniem najlepszy moment w całej grze. Jeszcze zobaczcie, jak on śmiesznie biega i w dodatku... Tak, aż się po prostu go szkoda. Wściekaj się tak. Dragons were so fast. That's it, I give up. I'm retiring to Spooky Swamp to become a haiku poet. Już to widzę. O, dobra, jako bardzo fajnie. Al. To drugi złoty smok. Wow, ciekawe to by było. Ej, wracaj, to jeszcze samo nie skończyłem! Chodź tutaj!